Szczęść Boże, Piotr Brzezina, zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. Nie jest w interesie Polski, by ktoś taki był przewodniczącym Rady Europejskiej. Tak o Donaldzie Tusku powiedział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Wszystko wskazuje na to, że Polska nie poprze kandydatury Tuska na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej. Według Jarosława Kaczyńskiego Donald Tusk angażuje się w sprawy polskie, ale w sposób bardzo wątpliwy. Poparł m.in. nielegalny protest polityków opozycji w Sejmie. Przewodniczący Rady Europejskiej opowiadał się również za nałożeniem bardzo wysokich kar na państwa unijne, które nie przyjęłyby do siebie nielegalnych imigrantów. Mogłoby to kosztować Polskę nawet 3 miliardy euro. Trudno, żebyśmy kogoś takiego akceptowali, a poza tym jest kwestia tego wszystkiego, co działo się na polskiej scenie politycznej. Począwszy od chwili, kiedy Donald Tusk przejął władzę jako premier, a nawet i wcześniej, bo bardzo zepsuł polski dyskurs polityczny z tą agresją, której był propagatorem i tym twierdzeniem, że pewna część Polaków nie ma praw politycznych, te słynne mucharowe berety, to w rzeczywistości do tego się sprowadzało. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przypomniał również wojnę Donalda Tuska z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Zaznaczył, że Tusk ponosi moralną odpowiedzialność za katastrofę smoleńską. Do wyjaśnienia wciąż pozostają aspekty prawne tego, co się działo przed i po katastrofie oraz odpowiedzialności za to Donalda Tuska. Według brytyjskiego dziennika Financial Times podczas prywatnych rozmów również z kanclerz Merkel Jarosław Kaczyński miał powiedzieć, że Tusk nie otrzyma poparcia Polski. W zamian Warszawa może natomiast wystawić za nim europejski nakaz aresztowania. Jest faktem, że każdy, kto nawet funkcjonuje w Brukseli, ale ma ucho nastawione na Polskę, no, słyszę różnych zarzutach, które mogą się pojawić wobec pana Tuska. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki podkreśla, że do wyjaśnienia wciąż pozostaje rola byłego premiera w aferze Amber Gold oraz w sprawie sprzedaży akcji Ciechu. Ma popularyzować wiedzę na temat czynników sprzyjających zdrowiu oraz powodujących ryzyko rozwoju chorób. Mowa o serwisie Zdrowie, który wczoraj został oficjalnie otwarty. Uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Polską Agencją Prasową serwis jest dedykowany dla wszystkich. Serwis Zdrowie to portal poświęcony profilaktyce zdrowotnej i zdrowemu trybowi życia. Jest tworzony we współpracy z najlepszymi ekspertami, z czołowymi placówkami naukowymi i medycznymi w kraju. Serwis można znaleźć w internecie pod adresem www.zdrowie.pap.pl. Wszystkie treści, wszystkie zarówno teksty, jak i multimedia, wideo, które znajdują się na tym portalu, są dostępne. Media, indywidualni internauci mogą je ściągać, używać. Po prostu Ministerstwo Zdrowia udostępnia dzięki temu portalowi bardzo duży zakres wiedzy. Uruchomienie serwisu Zdrowie to duży krok do przodu, jeżeli chodzi o zdrowie Polaków. Jak zauważa minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, do poprawy zdrowia społeczeństw nie wystarczy skuteczne leczenie chorób. Istotną rolę w tej materii odgrywa także konieczność upowszechniania wiedzy na temat czynników ryzyka rozwoju chorób oraz czynników prozdrowotnych, czemu służyć ma właśnie serwis Zdrowie. Ten serwis jest bardzo, bardzo ważnym narzędziem, którym możemy, oczywiście nie należy spodziewać się jakiejś rewolucji z dnia na dzień, ale jednak poprawiać różnego rodzaju wskaźniki zdrowotne właśnie poprzez modyfikowanie tego, jak wszyscy żyjemy. Minister zdrowia wskazał również, że nadal istnieje wiele mitów, nieporozumień i uprzedzeń dotyczących zdrowego trybu życia. Dlatego też potrzebny jest portal, który będzie przekazywał rzetelne i sprawdzone informacje o profilaktyce zdrowotnej. Podobne inicjatywy w wielu krajach na świecie są. Tam, gdzie dostrzega się rangę zdrowia publicznego, w wielu miejscach, choćby wchodząc na strony internetowe Ministerstw Zdrowia, widzimy różne takie właśnie pewne, certyfikowane wiadomości o tym właśnie, jak należy modyfikować swój styl życia, czego unikać, na co zwrócić uwagę. Portal jest finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Ponad 300 tysięcy złotych mogło paść łupem dwóch złodziei, którzy wysadzili bankomat w Lublinie. Mężczyźni zostali zatrzymani przez policję na gorącym uczynku. Prokuratura postawiła im już zarzuty. Niewykluczone, że mieli oni związek z wcześniejszą, podobną próbą kradzieży w Radomiu. 42 i 34-latek zostali zaskoczeni przez policjantów, gdy po wysadzeniu bankomatu zbierali rozsypaną gotówkę. Policjanci wpadli na trop złodziei po podobnej nieudanej próbie kradzieży pieniędzy z bankomatu w Radomiu. Do zdarzenia doszło 23 stycznia. Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Radomiu, która prowadzi śledztwo. Usłyszeli zarzuty włamania do bankomatu w Lublinie. Dodatkowo okazało się, że przestępcy przyjechali na miejsce z kradzionym wcześniej samochodem. Śledczy wnioskują o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Grozi im 10 lat pozbawienia wolności. W sprawie trwa zbieranie i weryfikowanie kolejnych dowodów. Niewykluczone, że mężczyźni usłyszą także zarzut w związku z nieudaną próbą kradzieży w Radomiu. Ukraińscy nacjonaliści z mało znanej organizacji Czarny Komitet zawiesili wczoraj na parkanie ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie portret Stepana Bandery z napisem „Nasz kraj i nasi bohaterowie”. W specjalnym oświadczeniu organizatorzy akcji zaprotestowali przeciwko rzekomym antyukraińskim wystąpieniom przedstawicieli polskich władz. Nasza akcja skierowana jest do najwyższych urzędników Polski, prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa partii rządzącej Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, którzy szantażują Ukrainę. Przedstawiciele nacjonalistycznej organizacji Czarny Komitet twierdzą, że Polska w bezwzględny sposób żąda od Ukrainy wyparcia się heroiczności Stepana Bandery i ukraińskiej powstańczej armii. Ukraińscy nacjonaliści wywiesili na polskiej ambasadzie portret Bandery z hasłem „Nasz kraj, nasi bohaterowie”. To samo hasło skandowali przed polską placówką dyplomatyczną. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Jan Piekło potwierdził, że incydent miał miejsce. Jego zdaniem akcja mogła mieć związek ze zdarzeniem z 8 lutego. Nieznani sprawcy obrzucili czerwoną farbą siedzibę polskiego konsulatu we Lwowie i pozostawili na jego ogrodzeniu napis „Nasza ziemia”. W styczniu we wsi Huta Pieniacka nieznani sprawcy wysadzili w powietrze krzyż oraz zamalowali czerwoną farbą pomnik pomordowanych Polaków w 1944 roku przez ukraińskie oddziały SS. W ubiegłym miesiącu czerwoną farbą pomazano także cmentarz ofiar NKWD w Bykowni. Znajdują się na nim m.in. groby ofiar zbrodni katyńskiej. Władze Ukrainy przekonują, że te wydarzenia to prowokacje wymierzone w stosunki z Polską. Do Parlamentu Europejskiego powraca spór o pracowników delegowanych. Wczoraj na temat zmian zaproponowanych przez Komisję Europejską debatowała Komisja do Spraw Zatrudnienia. Polscy europosłowie są zgodni. Wyrównanie płac uderzy w małe i średnie firmy ze środkowej i wschodniej Europy. W myśl dyrektywy zaproponowanej przez Komisję Europejską wprowadzona miałaby zostać zasada równego wynagrodzenia za tę samą pracę w tym samym miejscu. Oznacza to, że tymczasowo wysyłany do pracy w innym kraju Unii Europejskiej pracownik delegowany zarobiłby tyle samo, co pracownik lokalny. Takie rozwiązanie, choć z pozoru korzystne dla pracowników, uderzałoby w małe firmy ze wschodu Europy, wskazywała w trakcie posiedzenia Komisji do Spraw Zatrudnienia europoseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz z PO. Chcąc dobrze, przynosimy bardzo wielu firmom więcej problemów niż korzyści i więcej znoju niż ułatwień. Dotyczy to szczególnie małych firm. Znaczy, wydaje się, że na tej propozycji, którą omawiamy, skorzystają duże firmy, szczególnie duże firmy z zachodu Europy, a stracą małe firmy, szczególnie małe firmy ze wschodu Europy. Nie pracownicy delegowani, a walka z szarą strefą powinna w pierwszej kolejności interesować Unię Europejską, wskazywał europoseł Czesław Hoc, który przypomniał, że sprzeciw wobec zaproponowanej dyrektywy wyraziło 11 krajów wspólnoty. Dyrektywa dotycząca równej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu atrakcyjnie brzmi tylko z pozoru, na papierze. Być może będzie atrakcyjnym rozwiązaniem w przyszłości. Ale w aktualnej rzeczywistości to ponowne budowanie muru pomiędzy wschodem i zachodem Europy. Na zarzuty dotyczące dyrektywy odpowiedział niemiecki europoseł Thomas Mann. Nie chcemy sporu między wschodem a zachodem. Należy walczyć z pracą na czarno, ale chodzi też o to, by zadbać o sprawiedliwość w każdym miejscu pracy.
Jednak, jak podkreślił europoseł Kosma Złotowski, sprawiedliwość proponowana przez Komisję Europejską doprowadziłaby do upadku wielu małych i średnich przedsiębiorstw. Jedyną grupą, która naprawdę straci na tych przepisach, będą przestrzegające prawa małe i średnie firmy, które często funkcjonują na granicy opłacalności. Odebranie im jednolitego narzędzia, które pozwala im konkurować na rynku europejskim, to ich faktyczna likwidacja. Prace nad stanowiskiem Parlamentu Europejskiego dotyczącym pracowników delegowanych potrwają kilka miesięcy. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się w lipcu. Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w 53. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Głowa polskiego państwa zabierze głos w trakcie panelu poświęconego kondycji i przyszłości Zachodu. Odbędzie się także szereg spotkań bilateralnych. Obok prezydenta Andrzeja Dudy w panelu dotyczącym przyszłości Zachodu udział wezmą m.in. amerykański senator John McCain i minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Polski prezydent będzie przekonywał, że każde pęknięcie może niekorzystnie odbić się na wspólnocie Zachodu. Chodzi przede wszystkim o pojawiające się w Europie błędne kierunki podważające więź ze Stanami Zjednoczonymi, co przekłada się na znaną z czasów prezydentury George'a Busha falę spersonalizowanego antyamerykanizmu, tłumaczy prezydencki minister Krzysztof Szczerski. To właśnie ułożenie nowych relacji między Europą i USA pod rządami Donalda Trumpa ma być najważniejszym tematem konferencji. Niewiadomą w dalszym ciągu pozostaje kierunek, jaki nowa amerykańska administracja obierze w sprawie konfliktu na Ukrainie i destabilizacji Bliskiego Wschodu. Dwudniowa wizyta w Monachium będzie także dla Andrzeja Dudy okazją do licznych spotkań dwustronnych i promocji polskiej kandydatury na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polski prezydent będzie rozmawiał z przywódcami Słowenii, Chorwacji i Bułgarii. Za najważniejsze uznaje się jednak jego spotkania z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką i senatorem USA Johnem McCainem. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa organizowana jest od początku lat 60. To jedno z najważniejszych międzynarodowych spotkań dotyczących problematyki bezpieczeństwa i obronności. Pozostajemy w Niemczech. W Bonn trwa dwudniowa konferencja państw grupy G20. W jej trakcie Stany Zjednoczone wyraziły gotowość do współpracy z Rosją pod warunkiem wywiązania się Moskwy ze zobowiązań w sprawie Ukrainy. USA podtrzymują swoje stanowisko w sprawie Rosji i jej działań. Potwierdził to amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson po spotkaniu z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem. Stany Zjednoczone rozważają współpracę z Rosją tam, gdzie można znaleźć obszary praktycznej współpracy z korzyścią dla Amerykanów. Gdziekolwiek się nie spotkamy oko w oko, Stany Zjednoczone będą bronić interesów i wartości Ameryki oraz jej sojuszników. Szukamy wspólnego gruntu i oczekujemy, że Rosja spełni swoje zobowiązania z umów mińskich i będzie pracować nad deeskalacją przemocy na Ukrainie. Z kolei Siergiej Ławrow, zapytany, czy przetasowania w Waszyngtonie są dla Rosji powodem do niepokoju, odpowiedział w następujący sposób. Jak wiecie, Rosja nie ingeruje w wewnętrzne sprawy innych państw. Ławrow określił rozmowy z Tillersonem jako pragmatyczne, przypominające biznesowe spotkanie. Dodał, że dotyczyło konfliktów w Syrii, Afganistanie i na Ukrainie. Zaprzeczył też, jakoby rozmawiano o sankcjach USA wobec Rosji. Donald Trump ostro skrytykował media głównego nurtu za przedstawianie fałszywego obrazu jego działalności. Jego zdaniem fabrykowanie newsów i rozpowszechnianie fałszywych informacji jest inicjowane przez jego przeciwników politycznych, którzy nie mogą pogodzić się z przegraną w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich. Formalnie miała to być konferencja, na której Donald Trump miał przedstawić nowego kandydata na stanowisko ministra pracy. Spotkanie trwało 1,5 godziny i miało charakter raczej konfrontacji. Po krótkim przedstawieniu sylwetki kandydata na szefa resortu pracy, amerykański prezydent wyliczał osiągnięcia swojej administracji. Następnie zaczął napiętnować media tzw. głównego nurtu, zarzucając im publikowanie fałszywych informacji i skupianie się na intrygach. Stwierdził, że wszystko, co robi, jest pokazywane w krzywym zwierciadle. Donald Trump odniósł się także do materiałów prasowych, z których wynikało, że jego doradcy kontaktowali się z Rosjanami. Dobrze, przecieki jako takie były prawdziwe, jednak informacje w nich zawarte były fałszywe. To dało powód do dalszych spekulacji w mediach. Trump mówił, że media podają, że jest źle, gdy chce dogadać się z Rosją i jest źle także, gdy zdecydowanie zareaguje na prowokacje Rosji. Byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli dogadać się z Rosją, porozumieć. Jutro podacie jednak, że Donald Trump chce dogadać się z Rosją i to jest straszne. To nie jest straszne, to jest dobre.
Wczoraj prezydent Stanów Zjednoczonych oświadczył też, że wyda nowy dekret, który będzie chronić Amerykanów. Jego poprzedni antyimigracyjny dekret został zawieszony przez sąd federalny. Zakazywał on wjazdu do Stanów Zjednoczonych obywatelom 7 państw z muzułmańską większością. Mam zamiar wydać nowy dekret w przyszłym tygodniu. Nowe rozporządzenie będzie uwzględniało ostatnie decyzje wymiaru sprawiedliwości. Prezydent Stanów Zjednoczonych podpisał też wczoraj ustawę o zniesieniu ograniczeń w sferze wydobycia węgla kamiennego wprowadzonych przez prezydenta Baracka Obamę. Ta kwestia była jedną z obietnic złożonych przez Trumpa w trakcie kampanii wyborczej. Po 2 miesiącach przerwy Legia Warszawa powróciła do rywalizacji na europejskich boiskach. Wojskowi bezbramkowo zremisowali z Ajaxem Amsterdam w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Europy. Ambitna walka nie wystarczyła legionistom do pokonania wicemistrzów Holandii. Piłkarze Jacka Magiery mimo kilku dogodnych okazji do zdobycia gola nie potrafili wywalczyć sobie zaliczki przed rewanżem. Szkoleniowiec wojskowych przygotował na to spotkanie skuteczną taktykę zneutralizowania rywali. Dobra postawa w defensywie zaowocowała zachowaniem czystego kąta. Mieliśmy akurat dobrze ich przeanalizowanych. Wiedzieliśmy, że często stoperzy doprowadzać piłkę, że będą szukali tych długich podań na Dolberga i dwóch ofensywnych zawodników, którzy gdzieś tam pokazywali się między dwoma liniami. Po słabszej pierwszej połowie piłkarze Legii wyszli na drugą zdecydowanie bardziej zmotywowani. Do pełni szczęścia zabrakło zwycięskiego trafienia. Mi z kolei wydaje mi się, że pierwsza połowa ta musiała wyglądać lepiej, bo niepotrzebnie czasami się głęboko cofaliśmy na nasze połowie i przeciwnik z tego miał przewagę, a druga połowa wyszliśmy trochę inaczej, wyżej. Ale co by nie mówić, zabrakło przede wszystkim polu karnym przeciwnika dobrej sytuacji. W drugim meczu zabraknie Mirosława Radowicia. Serb został ukarany kolejną w europejskich rozgrywkach żółtą kartką, która oznacza zawieszenie. No sam nie wiem, czy ta była kartka, czy nie, ale wydaje mi się, że po prostu mogłem się też lepiej zachować w tej sytuacji, ale tego już nie zmienimy na moje nieszczęście. No. Legię czeka teraz powrót na ligowe boiska i mecz z Ruchem Chorzów. Spotkanie rewanżowe z Ajaxem odbędzie się 23 lutego w Amsterdamie. Z Warszawy dla Informacji Dnia Wojciech Heron. To były Informacje Dnia, kolejne wydanie o 16, a teraz prognoza pogody z Panem Bogiem. Joanna Widelska, witam i zapraszam na prognozę pogody. Dziś w przeważającej części Europy dużo chmur z opadami deszczu lub mrzawki. Możliwe także deszcze ze śniegiem. Pogodnie na zachodzie i południu. Najchłodniej w Moskwie 1 stopień poniżej zera. Najcieplej w Marsylii około 16. I spójrzmy na mapę Polski. Dziś zdecydowanie dużo chmur. W całym kraju spodziewajmy się opadów deszczu lub mrzawki. Na wschodzie deszcz ze śniegiem. I tam najchłodniej od 1 do 3 stopni. Na zachodzie od 4 do 6. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i zachodu. Ciśnienie wzrośnie i wyniesie 1020 hektopaskali. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego popołudnia.